przeprowadziłam się z domu Jensy i przeprowadziłam do Warszawy. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do mojego nowego mieszkanka. Dlaczego Warszawa? Z trzech bardzo prostych względów. Po pierwsze, no mam tutaj chłopaka i nie wyobrażam sobie kolejnego roku i dużej rozłąki. Wracam na studia, został mi ostatni semestr, więc muszę zaliczyć wszystkie egzaminy, no i obronić pracę licencjacką. A trzecia sprawa to to, że gdzieś tam ta Warszawa jest bliższa mojemu sercu niż Kraków. Ale zanim oprowadzę Was po nowym domu, to najpierw lecimy na zakupy. Zakupy to jest nieodłączny element każdej przeprowadzki. No i mi trochę takich rzeczy brakuje do mieszkania, no bo między innymi dywan, jakieś tam narzuty, więc lecimy do jednego ze sklepów i szukamy, zobaczymy, co uda nam się zdobyć. Ogólnie nienawidzę chodzić po sklepach i wolę 100 razy bardziej zamawiać takie rzeczy do domu przez internet. Ej, dobra. Czy pasuje? Nie wiem w sumie. Właśnie chciałam na tym korytarzu wprowadzić coś takiego jaśniejszego, tam jest mega ciemno i nie wiem właśnie, czy coś takiego, a może coś ciemniejszego trochę. To jest takiego też spoko materiału, że można go wziąć na taras na przykład latem. Myślę. I chyba nie wiem. Boże, nienawidzę takich rzeczy, naprawdę. Tak bardzo nie lubię robić zakupów stacjonarnie. O, siema, wchodzę do domu. O, ładny dywan. Wezmę go. Najwyżej będę miała do innego pokoju. Teraz tak, ogólnie do tego mojego pomieszczenia, gdzie będę pracowała, potrzebuję właśnie poduszek, dużej ilości poduszek. Jest też część szansy, że kupię dzisiaj poszewki, a nie kupię poduszek całych. Znowu muszę na internecie zamówić poduszki, bo naprawdę z jednej strony lubię przeprowadzki, a z drugiej strony nienawidzę. Dla mnie moment przenoszenia rzeczy z Krakowa do Warszawy to było coś najgorszego, co możecie właśnie teraz zobaczyć. Mamy dzisiaj 9 grudnia i jest to mój pierwszy dzień wyprowadzki z domu Jensy. Przez rok ponad bycia influencerem uzbierałam tyle ubrań i tyle butów ze współpracy i nie tylko, że naprawdę jestem przerażona. Miała tyle rzeczy do sprzedania i oddania, także wpadajcie na mój Vinted. Z racji tego, że mój pokój był taki mały, to starałam się zorganizować w nim jak najlepiej tą całą przestrzeń i moi drodzy... Mam coś dla ciebie idealnego na tę okazję. To jest skarbnica, którą trzeba będzie też przenieść i tego się najbardziej boję. Ale powiem wam szczerze, że nie spodziewałam się, że moje auto i tak będzie aż tak pojemne. Nie doceniasz mnie, ja jestem bardzo pojemna. Powiesz to teraz na filmie, albo się pogniewamy i nie odpalisz już silnika. Jak się okazało, że jest. Masz szczęście. Dobra, słuchajcie widzowie, dojechałam na miejsce. To są moje rzeczy, część już została zaniesiona na górę. Powiem wam, że to była najdłuższa podróż z Krakowa do Warszawy. Słuchajcie, ta droga do Warszawy była najgorsza na świecie. Jechałam przez największą śnieżycę, potem przez największą mgłę, ale ostatecznie dotarłam cała i bezpieczna. Na ogół z Krakowa do Warszawy jedzie się jakieś 3 godziny i 40 minut, a ja tego dnia jechałam 5:50. Z maksymalną prędkością na trasie 80 km na godzinę. Ale najważniejsze, że dojechałam cała i zdrowa, ale totalnie przemęczona. Dobra, ale wróćmy do zakupów. Wezmę tą jedną, która będzie zapowiedzią tego, że po prostu muszę dokupić resztę poduszek. Będę na nią patrzyła i wiedziała, muszę w końcu zamówić resztę poduszek. I może do niej spróbuję znaleźć tutaj jakąś narzutę. Ej, ta do sypialni byłaby ładna w sumie i pasowałaby mi. Biorę tą poduszkę, biorę tą narzutę i ten dywan na korytarz. No i lecimy dalej do innych sklepów szukać rzeczy. Podjęłam decyzję, że szukam białej narzuty, jeżeli chodzi o ten drugi pokój. I ogólnie ceny są jakieś totalnie kosmiczne, ale akurat znalazłam w fajnym kolorze białym, taką jaką bym chciała. Przeceniona jest 339, w ogóle dla mnie to jest kosmiczna cena. Na 169 i w sumie zaraz zobaczę, jak wielkościowo to wygląda. Dobra. Okej. Wydaje mi się, że jest git. Jesteśmy w innym sklepie, bo jak wiecie, ja na poszewki nie wydam stówy. Ale są tu fajne właśnie i też jest promocja, więc może akurat tutaj się obkupię. Ta jest git. Może jakby była druga taka, to by było idealnie. Jakąś jasną bym wzięła, ale najlepiej białą, a nie... Ojej, taka miesiaczkowata. Dobra, wezmę ją też, czyli mamy tą i tą. Ej, dobra, jest druga taka. Kozacko, biorę. Tą i jeszcze jakąś jedną. Dobra, chyba się nie dokopię tam nigdy, więc biorę te trzy. Ej, nie, bo jest tutaj promocja, 2+1 gratis, czyli... Czyli jedna będzie gratis, to jeszcze dwie dobiorę, to jeszcze trzy dobiorę. O, i wtedy zapłacę jak za 4, a będę miała 6. Ej, dobra, widzę jedną, która mi się podoba i jestem skłonna za nią więcej zapłacić z racji tego, że jest ta promocja. Lecę po poduszkę, która jest tam z tyłu i kupuję te rzeczy i lecę już do domu. Ale zanim to mam do Was mega prośbę. Niewiele brakuje do osiągnięcia 300 tysięcy subskrypcji na moim kanale. Nowy rok, nowo ja, dlatego też na kanale będzie pojawiało się dużo nowych treści, więc zostawcie suba. Dla Was to jedno kliknięcie, a ja wiem, że dzięki temu mnie wspieracie i oglądacie.
Siemanko, witam bardzo serdecznie moich skromnych progach. Zapraszam. Witam was bardzo serdecznie w moim mieszkanku w Warszawie. W sensie nie moim, bo wynajmuję je, ale jest to jakby przestrzeń, w której będę przez najbliższe miesiące na pewno pracowała, mieszkała i spędzała najwięcej czasu. Jak się wchodzi do mieszkania, od razu jest łazienka. Po pierwsze ma duży prysznic, co dla mnie było mega ważne. Nie ukrywam, że w poprzednim mieszkaniu bardzo mi tego brakowało. No i mamy w ogóle fajną łazienkę, której zapala się LEDy. Więc te LEDy, te przy kibelku oraz te w podprysznicu zapalają się same automatycznie, jak się wchodzi do łazienki. Przez co nie trzeba, wiecie, wstawać w nocy i mieć takie och. I też git jest to, że właśnie lustro jest podświetlane, więc całkiem spoko jest tu światło, jeżeli chodzi o malowanie się. I'm so happy. Ogólnie chcę zaznaczyć, że jeszcze mega dużo rzeczy tutaj jest jakby niedokończonych, ale ja też potrzebuję czasu trochę, żeby tutaj spędzić, żeby móc się oswoić, wiedzieć, co na pewno chcę tutaj zmienić, a co nie. A też kolejna sprawa, nie chcę za bardzo inwestować w to kasy. W tych ogromnych szafach znajduje się sterta ubrań moich i mojego chłopaka, ale w ogóle to jest jeszcze totalnie nieogarnięte, ponieważ mam jeszcze połowę ubrań w Krakowie i dopiero będę je zabierała za jakiś czas, ale nie ma co ukrywać, że te szafy są ogromne, ale z racji tego, że mój chłopak przyjechał tu pierwszy do tego mieszkania i praktycznie całą przeprowadzkę ogarnął sam, to miał możliwość wybrania sobie półek. I zobaczcie, co zrobił. To wszystko jest jego, a mi zostawił te. Jak ja mam to zrobić? Jak? Muszę kupić właśnie taką drabinkę jeszcze. Stwierdziłam, że nie ma sensu, żebym ja tam codziennie tutaj z krzesłem przychodziła i stawała i wybierała sobie te rzeczy, więc wszystkie swoje ubrania właśnie przeniosłam do sypialni, do której teraz was zaprowadzę. Wchodząc do sypialni, mamy taką szafkę, jest znośna i w niej właśnie mam ubrania swoje. Nie wiem jeszcze, jak to pomieszczę wszystko, bo to serio są rzeczy, które ja dosłownie z Warszawy przewiozłam z poprzedniego mieszkania. Tutaj będą torebki, jakieś akcesoria. To jest w ogóle półka tymczasowa, ponieważ tu będzie właśnie jakaś tam biżuteria, jakieś paski, dodatki i tak dalej. No i właśnie my stwierdziliśmy, że my nie chcemy tego stolika traktować jako biurka, tylko jako taką po prostu komodę, więc tutaj będzie jeszcze lustro, jakieś perfumy, zegarki, rzeczy, które po prostu się odkłada tak na szybko. I właśnie spoko jest to, że jest właśnie takie lamele. Bardzo fajnie to wygląda i one w ogóle są też od drugiej strony podświetlane. Także tu się znajduje łóżko. W ogóle nie patrzcie też na te obrzydliwe plakaty, które są na ścianie, bo one mi się akurat w ogóle nie podobają. Też na pewno będę to zmieniała, tylko po prostu brakło mi jeszcze trochę czasu i żeby to, wiecie, to pewnie na przestrzeni kilku miesięcy tak samo będzie się zmieniało. I przenieśliśmy tak samo z pokoju, w którym ja będę pracowała, komodę. Ona początkowo była w pokoju obok, ale przenieśliśmy ją tutaj. Tutaj postawiliśmy nasz telewizor, playa. Tutaj akurat mój chłopak chyba spędza najwięcej czasu w ostatnim czasie, grając ciągle na PlayStation. Kilka rzeczy bym zmieniła, ale uważam, że to nie ma sensu, szczególnie, że nie chcę jakby inwestować pieniędzy w coś, co do mnie nie należy. Wolę sobie odkładać te pieniążki i po prostu zbierać na własne mieszkanie, które gdzieś tam też chcę w przyszłości kupić. I właśnie tutaj znajduje się pokój, o którym wam jeszcze na razie nic nie powiem. Mogę wam tylko zdradzić, że jest to pomieszczenie, w którym będę pracowała. No i mamy kuchnię. Mega super w tym mieszkaniu jest to, że są naprawdę wysokie sufity. Zobaczcie, jaka jestem mała przy tym wszystkim. Jest mega tutaj wysoko, co jest nietypowe jak na mieszkania w nowych budynkach. W ogóle super jest to, że ten budynek jest też z tego roku, więc naprawdę tutaj pachnie nowością. Jesteśmy też pierwszymi lokatorami, więc super. Szukając mieszkania, przede wszystkim chciałam, aby było to mieszkanie, które jest nowoczesne, świeżo wyremontowane, które ma ogródek, klimatyzację i wiele, wiele innych rzeczy. Mamy takie miejsce, w którym w sumie najwięcej czasu tutaj spędzamy, czyli kanapa, która w ogóle też jest spoko, bo ma narożnik, a mi tego brakowało w poprzednim mieszkaniu, bo mieliśmy tak naprawdę kanapę na dwie osoby, która jeszcze nie była w ogóle rozkładana. W ogóle super w tym mieszkaniu jest to, że jeżeli ktoś do mnie przyjedzie, to jest na tyle miejsca, aby tutaj spać. No bo jest sypialnia, w której mogą spać dwie osoby, jest jeszcze jeden pokój. W salonie też jest rozkładana kanapa, oprócz tego też mamy dodatkowy materac, więc na luzie myślę, że zmieści się tutaj całe Jensi plus Natalia i Ala, jeszcze operatorzy. Fajnie też jest to, że ta kuchnia jest otwarta, przez co ja mogę nagrywać w niej jakieś fajne rzeczy. Do odcinków, jak trzeba będzie coś zrobić, to też jest jakby na to przestrzeń i miejsce. Naprawdę dobrze się tu czuję. Fajnie tutaj spędzę ten rok czasu. A jeżeli chodzi o relacje z Jensi, to cały czas mamy ze sobą kontakt, cały czas ze sobą rozmawiamy. Wika do mnie dzwoni średnio codziennie po jednym razie. Cały czas też mam kontakt z Hanią, z chłopakami, więc ogólnie myślę, że ten mój wyjazd tutaj nie ucierpi na naszej relacji, przynajmniej mam taką nadzieję. Nawet świeży, który był tutaj u mnie wczoraj, wiedział, że widać, że jestem taka inna, że odżyłam, że jestem uśmiechnięta. Cześć! Ej, patrzcie, jaki mały gniotek. To jest twój aparat ze starych czasów? O, jaki nie mogę się doczekać. Wow! Łazienka mi się najbardziej podoba. Jakby. Ale super, masz idealne tutaj miejsce do makijażu i też fajny prysznic, nie to co u nas, że jest cały otwarty, jest zimno, w dupala. A tu masz takie kółeczko w oku, jak ten. Do wyciskania pryszcze. A tu w ogóle śpalsika. Tak.
fajny. Bardzo ładnie. Ej, głośniczek do strania. Tak. Tak, no żeby i pod prysznic, jak po prostu jest ci fajnie i to sobie pozwolić muzyczki, żeby było lepiej, nie? Ale cute. Jest właśnie tak, że pod prysznicem i koło kibelka się zapala, jak jest czujka, po prostu wchodzicie od razu. Jak idziesz sikać, tak, to nie zapala. Tak, i nie razi cię i nie pójdziesz się taki nie, ale tylko... super. Tylko ma sen, dobra. To jest fajne. Sypialnia. Totalnie nie jest ogarnięte jeszcze dużo rzeczy. Ej, ale jest mega ładnie, że masz oddzieloną tutaj przestrzeń, wiesz, jakąś, nie wiem, czy chcesz tutaj sobie zrobić biurko, czy tam jakąś właśnie może toaletkę. Chcę właśnie toaletkę, tu będzie lustro od drugiej strony i jeszcze będzie dużo roślinek i w ogóle, ale łóżko jakie jest małe. Ej, a wiesz, że my też mamy ten problem, że jest małe łóżko? My też nie zauważyliśmy, że jest małe, ale powiem ci, że mimo tego, że jesteśmy przyzwyczajeni do mega szerokiego łóżka, to jak się walnęliśmy i przespaliśmy te kilka nocy, to było super. To jest łóżko do tulenia, nie? Stop, komisarz Bartosz Laskowski. Panie komisarzu. Proszę się odsunąć, jest pani aresztowana za posiadanie zbyt ładnego mieszkania. Proszę się poddać. Nie. Czuję się bardzo komfortowo w tym mieszkaniu. Tak, jest takie przytulne po prostu. Kolejka jest nadzieję. Ej, w ogóle ja jestem fanką zielonych kuchni. Ale ja też! Love it. Ja też! Jedyne co mnie odraża w tej kuchni to ten obrazek na ścianie, ale można się wczuć w klimat, słuchajcie. Tak, bo jest tutaj i myśl sobie, jestem we Włoszech, ale pięknie. Bueno. A to chyba nie jest we Włoszech chyba. Wizuje, napiszcie w komentarzu, co to może być. W ogóle wizur masz w kuchni też? Dyno! To chyba będziemy wpadać, co? No, zapraszam. Nie, zazdro klimatyzacji. Szukaliśmy mieszkania, w którym będzie i ogródek, i klima, więc nice. Klatki Lego, które dostałaś. Jej, tak. Gdzie to było? Ojej. To było na finale. Dobra, idziemy zobaczyć taras. Wiesz, że macie mega cichą okolicę, mega spokojną, to jeszcze macie sobie ogródek, tarasik i na luzie tutaj będziecie mogli rozstawić sobie jakieś kanapy i nawet grilla. Tak, ja właśnie nie mogę się doczekać tego, jak wszyscy i Wika, i Patryk, i Bartek, i wy wpadniecie tutaj latem albo taką wiosną, tak, na weekendzik i tutaj jednocześnie zrobimy sobie jakiegoś grillka i w ogóle. Nie jest to może to, czego docelowo szukałam, ale i tak czuję się bardzo, bardzo happy będąc tutaj i naprawdę czuję, że mi się dobrze też śpi i w ogóle nie, więc... To właśnie chodzi, żeby mieć swoją przestrzeń po prostu, tak uwierz, żeby umysł był w końcu czysty. No, fajnie, cieszę się. We are happy for you. Jestem ciekawa, co sądzicie o tej decyzji, bo myślę, że wiele osób się jej nie spodziewało, także dajcie znać w komentarzu. No i co, mam nadzieję, że w tym pięknym miejscu będziemy widzieli się coraz częściej, a już na pewno co tydzień o 17:30. Także pa! We'll be right back.